Dzisiaj przed Wami kampania poradnikowa, która może być wyzwaniem. Zagram w niej Królestwem Polskim w grze Age of History 3. Myślę, że jako osoba, która ma ponad 7 godzin w tą grę, mogę uważać się za eksperta. Moim ostatecznym celem będzie utworzenie Rzeczpospolitej Pierogowej. Żartuję, będzie to Rzeczpospolita obojga narodów, bo jest znacznie większym wyzwaniem. Muszę jednak przyznać twórcy, że dodał bardzo dużo formowalnych krajów dla Polski i jak i innych nacji, więc czeka mnie pewnie dużo kontentu z tej gry. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie więcej. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Spośród wszystkich dostępnych dat startowych wybieram rok 1354. W tym okresie Polska nie jest zbyt potężna. Na północy znajduje się potężny zakon krzyżacki, który jest dość sporym zagrożeniem. Królestwo Węgier bardzo często ogłasza Polskę rywalem i również najeżdża moje ziemie, a na wschodzie Wielkie Księstwo Litewskie bardzo szybko konsoliduje terytoria. Bardzo ważne też są ustawienia początkowe kampanii. Warto jest mieć ustawione wezwij sojuszników jako wasali na początek, chociaż to niesamowicie ułatwia grę. Jeżeli tej opcji nie zaznaczycie, wasi wasale będą częściej waszym wrogiem niż pomocą w jakiejkolwiek wojnie. Jednak żeby nie było za łatwo, ustawiam poziom trudności trudny, bo w tym momencie muszę dbać o moich wasali. Gramy! Jako Królestwo Polskie na początek mam 22-tysięczną armię, która posiada hoplitów i procarzy. Trochę zabawne jest to, że w scenariuszu 1066 Polska jest bardziej rozwinięta technologicznie. Ale ta gra, szczerze mówiąc, dużo ma takich głupotek. Więc czeka mnie nadrobienie technologii aż do pikinierów. Klikając na flagę przechodzę do rady mojego królestwa, gdzie zatrudniam natychmiast doradców. Skąd ja już mam dwóch doradców? Nieważne, zatrudniam doradcę administracyjnego. O dziwo bardziej się opłaca zmniejszyć koszty utrzymania prowincji, skrócić czas rekrutacji niż zwiększać wpływy podatkowe, bo te jak przejdziemy do budżetu, to wpływy podatkowe są mega niskie. Doradca innowacyjny najlepiej, żeby miał jak największe miesięczne dziedzictwo, bo jest ono super ważne, chociaż ten, który dodaje limit pułków, może się przydać, chociaż to może być pułapka na przyszłość. Dlatego biorę miesięczne dziedzictwo. Klikając za tą główkę, przechodzimy właśnie do dziedzictwa cywilizacji, które bardzo przypomina system znany z CK3. W skrócie są to bonusy, które sobie wykupujemy do końca kampanii. Dobra, ale zanim zacznę robić cokolwiek innego, to lecę na wojnę z krzyżakami. Mam jakiś taki wewnętrzny przymus. Armię pod dowództwem Cezarego Petroski przesuwam natychmiast na granicę. Wcześniej jednak jeszcze muszę pewnie ustanowić moich rywali. Nie wiem po co oni są za bardzo w tej grze, oprócz tego, że zwiększają moje zasoby ludzkie. Na rywali biorę zakon krzyżacki, Danię oraz może Serbię. Rozpocznę też poprawianie relacji w zasadzie ze wszystkimi moimi wasalami. Bez tego mogą próbować się wyzwolić i jest to dość upierdliwe. Polska na początku ma 4 wasali, najpotężniejsza z nich jest Rawa i w zasadzie mam możliwość w tym momencie ustanawiania, żeby ci wasale dawali mi pieniądze, dawali mi manpower i w sumie wszystko uśredniam. A jeżeli chodzi o zakon krzyżacki, pogarszam relacje natychmiast oraz wysyłam zniewagę do tego kraju. Każdy kraj ma też coś takiego teraz jak punkty przewagi, coś jak idee narodowe z Europy Universalis 4, które rozwijając pozwalają nam dostać konkretne bonusy. Same punkty przewagi zdobywacie za postęp w technologii. Pierwsze rozwinięcie daje zwrot zasobów ludzkich związanych z rozwiązaniem armii, a drugie rozwinięcie daje w limit pułków, które mogę mieć. To jest jedno z najpotężniejszych rozwinięć tak naprawdę. To pozwoli mi dorekrutować ciężką piechotę, która w tym momencie jest 2 razy lepsza od hoplitów do mojej armii i limit z 23 został zwiększony do 31. Kiedy przekraczacie ten limit, jednostki są o 300% droższe w utrzymaniu jak i rekrutacji. Z shiftem klikając rekrutujecie 5 jednostek na raz, o ile was na to stać. W sumie spróbuję też zawrzeć pokojowe relacje z Czechami, którzy są obok mnie, jak i Wielkim Księstwem Litewskim. Węgry są obecnie silniejsze ode mnie, więc tutaj będę też z nimi poprawiał relacje za jakiś czas, bo obecnie tracę te punkty na miesiąc, a jeżeli będę miał z nimi pozytywne relacje, nie będą mogli mi wypowiedzieć wojny. Nie liczę tu na jakiś sojusz. Wojska dorekrutowały się, zakon krzyżacki ma ze mną minus 30 do opinii, dlatego mogę im wypowiedzieć w tym momencie wojnę, do czego wzywam moich sojuszników, a tak naprawdę moich wasali. Gdybyście nie zaznaczyli tej opcji, którą pokazałem wam wcześniej, nie moglibyście ich wezwać do tej wojny. Bardzo fajną zmianą w stosunku do Age of History 2 jest to, że nie widzę za bardzo moich wojsk przeciwnika, nie wiem też z czego się składają. Są tutaj,
i połączone siły uderzyły pod Płock na mojego wasala, ale sam doślę tutaj moje armię. I muszę przyznać, że skądś znam ten panel bitwy. Bardzo przypomina to, co widzieliśmy w Europie Universalis 4 czy w CK2, ale fajnie to działa. Jasno mamy podział zrobiony na pierwszą linię, pokazane gdzie jakie jednostki atakują. Mamy też pokazane, które jednostki są w drugiej linii, też kogo atakują. Bardzo fajnie to wygląda. Zazwyczaj dwie jednostki po boku to są jednostki flankujące, u mnie to są nieflankujące z jakiegoś powodu, nie wiem. Ale bez większego problemu rozbijam wojska Zakonu Krzyżackiego i przystępuję teraz do marszu na ich stolicę, która jest w Malborku. Halo, idźcie tu. Ewentualnie możecie skorzystać teraz z opcji automatycznych, takich jak pędzel, który pozwoli wam zaznaczyć, że chcecie okupować to wszystko i wasza armia teraz będzie automatycznie zdobywała wszystkie te prowincje, kiedy to potwierdzicie. Jeżeli idzie o samo zdobywanie prowincji, to zazwyczaj wasza armia, zdobywając jakąś inną prowincję, zdobywa też wszystkie prowincje dookoła. No chyba, że przeciwnik posiada ulepszenia palisad, potem murów i tak dalej. To wtedy zdobywacie każdą jedną pojedynczo. Sama wojna raczej będzie szybko wygrana, bo to, że mam tych wasali, daje mi gigantyczną przewagę. Kiedy przekroczymy 90% zwycięstwa w wojnie, mogę zacząć stawiać żądania. No w tym momencie tak naprawdę chcę większość terytoriów Zakonu Krzyżackiego, przynajmniej tych bogatych z Gdańskiem i Gdynią włącznie. Zdobywam wszystkie Prusy Zachodnie, wasalizuję Warmię oraz żądam reparacji wojennych. Na koniec egzekwuję i potwierdzam moje żądania, za co dostaję agresywną ekspansję. Kiedy mam jej więcej niż 100, dostaję koalicję na twarz i upadam. Podbite terytoria nie są na początku prowincjami wcielonymi. Te musimy dodać do moich prowincji narodowych i jak widzicie jest to dość kosztowny proces, dlatego lepiej jest na początku podbijać mniej. Prowincje niewcielone dają mi mniejsze dochody, minus 30%. Wcielenie jest bardzo proste, musimy wydać na to pieniądze. W zasadzie pieniądze w tej grze są do wszystkiego praktycznie, ale to będę jeszcze pokazywał potem po kolei, na co je będę zużywał. Chociaż z tego co widzę, moje kolejne wojny to raczej będą z moimi wasalami, bo ich relacje spadają poniżej 30, więc mogą mi zechcieć wypowiedzieć tak czy siak wojnę o niepodległość. Dlatego uważam, że mechanika wasali jest obecnie bezużyteczna w tej grze i czekam na jakieś mody. Jedyne co jest dobre z waszymi wasalami, że możecie podejrzeć jakie typy jednostek mają, no i czy mają w ogóle szansę z wami w wojnie. Dlatego od razu atakuję ten kraj i nawet wezmę pozostałych moich wasali do pomocy. Nie wiąże się to dosłownie z żadnymi konsekwencjami. I widać, że chyba to było ostrzeżenie dla moich pozostałych wasali, bo nagle Rawa wycofała pogorszanie relacji ze mną i wszystkie stosunki teraz zaczęły się poprawiać. To by było co najmniej ciekawe, gdyby była taka mechanika w tej grze. Może też was zainteresować oferta Eneby do końca października z kodem FIFA.pl, dodatkowe 9% zniżki, o ile skorzystacie z linków pod tym filmem. No dobra, jestem po pierwszych dwóch wojnach, Zakon Krzyżacki nie stanowi już zagrożenia oraz moi wasale zostali utemperowani. Dlatego teraz bardziej skupię się na rozbudowie Polski. W końcu Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, więc pójdźmy w jego ślady. Jak przejdziemy do budżetu, to zobaczycie, że przeważnie kraje zarabiają głównie na ekonomii i produkcji. Wpływy podatków są marginalne. Ekonomię i produkcję zwiększamy w zasadzie rozwijając ekonomię poprzez inwestycje w prowincjach. Im lepszy zasób, im wyższa jego cena podstawowa, tym więcej zarabiamy dzięki temu. I druga rzecz, kiedy przejdziemy do danej prowincji, możemy postawić tutaj budynek i one niekiedy mają taki wskaźnik ekonomia i wydajność produkcji. A kiedy przejdziemy do malarza budynków, no to mamy całą listę z podziałem na zarządzanie wojskowe i ekonomiczne. Ekonomiczne budynki warto stawiać w pierwszej kolejności te, które właśnie mają jak największy bonus do ekonomii. W moim wypadku będą to na przykład farmy owiec, winnice. Tylko te możemy postawić tylko w prowincjach, które mają odpowiednie dobro, bo teraz każda prowincja produkuje jakieś dobro. Dla Polski jedną z najlepszych prowincji do rozwoju początkowego jest Kraków. Tylko, że zanim cokolwiek bym zaczął tutaj budować, rozwinąłbym infrastrukturę, ponieważ ona zmniejsza nam koszty wszystkiego w zasadzie. Budynków, rozwoju ekonomicznego i tak dalej. Ja sam skupię się na rozbudowie czterech prowincji: Krakowa, Kielc, Ostródy oraz Gdańska, ponieważ znajduje się tutaj papier. Będę chciał dążyć do monopolu w nich. Żeby zobaczyć, jakie produkty, jakie dają nam monopole, no to musimy przejść do tarczy, więcej oraz kliknąć najwięksi producenci dóbr. Logiczne, prawda? Jest tutaj cała lista towarów, oto
oraz to, kto najwięcej ich produkuje na świecie i jaki bonus dostaniemy, kiedy będziemy mieli 20% udziału w tym dobrze i będziemy największym jego producentem. Na przykład papier zmniejszy mi koszty technologii, co jest ważne, będzie mi też zależało na bonusie za piwo. Morale większe armii, zawsze na propsie. Największym producentem papieru obecnie jest coś takiego jak Rotfail, gdziekolwiek to jest, a ja teraz podejmę kilka działań. Wezmę pożyczki w tej grze, bo obecnie są one popsute i zamiast dawać mi te wydatki zmniejszone minus 0,92, to będę miał je zwiększone. Obczajcie to. 7,70. Wziąłem dwie pożyczki. 9,6. Mniejszam też utrzymanie armii, ponieważ moje zasoby ludzkie są prawie maksymalne, więc nie potrzebuję aż tyle wydawać. Badania zawsze zostawiam na domyślnym poziomie. Ewentualnie możemy dawać bonus do nich, ale nie będzie on dla mnie pożyteczny na razie. Chociaż, żeby nie było, ja nie mówię, że badania są bezużyteczne. Są najważniejsze w tej grze, tylko najpierw musimy mieć jakąś ekonomię, żeby szybko zwiększyć poziom badań. A najszybciej to zrobię właśnie rozwijając te 4 prowincje. Infrastruktura się robi, to też mogę kliknąć, żeby się robiła ekonomia, tylko to się robi o tu. I też w Krakowie przyszłościowo niech zwiększa mi się populacja. Z budynków niech tworzy mi się już tutaj warsztat, bo to zwiększy mi wydajność produkcji i ekonomię. Zresztą tak jak pokazywałem wcześniej. I w zasadzie po tych inwestycjach income w Krakowie podwoiłem, a pozostałe wpływy zwiększyłem o 2 dukaty. Ciekawe. Kolejna prowincja, Kielce. I w sumie teraz zauważyłem, że zbudowanie tych budynków jest nawet ważniejsze niż rozwijanie ekonomii. Daje to o wiele większe wpływy. A same budynki, nie wiem czy jest taki zamysł w tej grze, obecnie nic mnie nie kosztują. Dobra, Kielce rozbudowane, 6 razy większy income, super. Teraz biorę się za Gdańsk. Gdańsk jest o tyle lepszy, że tutaj występuje port, który jeszcze nawet potem chyba będziemy mogli ulepszyć. Jest też o tyle ważny, że zmniejsza koszty inwestycji w ekonomię, więc buduję go jako pierwszy i tak samo infrastrukturę. Każdej też z prowincji, którą rozwijam, powoli też inwestuje w przyrost populacji, żeby był powyżej 50%, docelowo 100%. Tu nie jestem tego pewien, czy to dobrze zadziała, to jest w ramach testu. Po chwili nazbierałem ponad 400 punktów, dzięki temu mogę mieć dziedzictwo cywilizacji i powiem wam o tym, które wydaje mi się bardzo mocne. Po pierwsze, w dziedzinie administracyjnej scentralizowane dowództwo, zwiększana jest tutaj szerokość pola bitwy, dzięki czemu macie więcej jednostek w linii, dzięki czemu wasze armie biją się mocniej. Macie też zwiększone zasoby ludzkie, co też jest bardzo mocne. Badania wydają się mocne, ale uwaga, te 10% z jakiegoś powodu nie wpływa na maksymalną liczbę badań. Pewnie jest to zbugowane obecnie. W dziedzinie ekonomicznej szedłbym zdecydowanie w boom gospodarczy. Zmniejszone koszty rozwoju ekonomicznego są bardzo mocne. Albo radę kupiecką, gdzie mamy zwiększone wpływy z produkcji. W dziedzictwie militarnym niesamowicie mocne jest bycie ekspertem oblężniczym, bo mamy zwiększane limity pułków. Jest to mega mocne. W drugiej kolejności brałbym militarną dominację i rozwijanie dyscypliny. W dziedzictwie dyplomatycznym w sumie wszystkie te trzy bym olał, ale czwarte, rozwiązywanie kryzysów jest bardzo mocne. Zwłaszcza zwroty zasobów ludzkich. Będziecie bardzo często ulepszali wasze jednostki poprzez rozwiązanie. Niby gdzieś jest ulepszenie, ale go nie znalazłem. Więc to ostatnie rozwinięcie jest mega mocne. Ja początkowo wybrałem radę kupiecką, bo chcę jak najszybciej zwiększyć moje wpływy ze złota. To będzie taka maszynka, która sama się będzie napędzała. Im więcej będę miał złota, tym szybciej będę budował moją ekonomię, tym szybciej będę miał większe badania technologiczne, dziedzictwo cywilizacji i tak dalej, bo dziedzictwo cywilizacji też możemy zwiększyć poprzez budowanie budynków odpowiednich, zresztą tak samo jak naukę. Złoto tutaj moim zdaniem jest najważniejsze. Zawarłem też pakt o nieagresji z Czechami. Po tych wszystkich moich działaniach stałem się największym producentem dóbr, ale chyba jeszcze nie mam tego bonusu. Daje się też robić misje, bo też mamy coś takiego, wystarczy, że w nie wejdziecie, no i mamy misje do robienia. One za ich wykonanie dają nam pewne bonusy, niestety nie wiemy jakie, dopóki ich nie wykonamy. Teraz, kiedy już zarabiam całkiem nieźle, moim kolejnym celem jest podniesienie punktów badań poprzez postawienie bibliotek. Maksymalnie mogę ich mieć 40 miesięcznie, czyli potrzebuję jeszcze 7 bibliotek. Chociaż jeszcze nie podnoszę maksymalnie tych punktów badań, ponieważ tak naprawdę moim kosztem są właśnie punkty badań. Im więcej ich mam, tym większy mam koszt, a nie same budynki. Jednocześnie też będę chciał dziedzictwo podnieść, więc też postawię parę tych budynków. Zobaczcie, mam teraz 26 punktów badań i płacę za to już nie 0,7 coś tam, tylko ponad 3 duksy. Nawet zwiększyłem jeszcze bardziej to wszystko, przez co moja cywilizacja weszła w złotą erę nauki, co nie wiem co mi daje. Ciężko znaleźć tutaj jakiekolwiek modyfikatory w tej grze, chociaż znalazłem złote ery. Trzeba wejść w zakładkę państwa, następnie zdarzenia, tutaj macie złote ery, klikacie je i patrzycie co mamy. Punkty nauki i to mi zwiększa ilość badań. Nieważne, mogę teraz już wykonać wszystkie 3 misje podstawowe, które mam, czyli wzmacniam biurokrację, co daje mi następujące bonusy. Wolsztyn, gdziekolwiek to jest, zwiększam wydajność dziedzictwa i na koniec wzmacniam badania naukowe.
Co ja tu jeszcze mam do zrobienia w obecnej sytuacji? Jeszcze jakieś misje mam dostępne. Okej, zrekrutuj wszystkich doradców, bardzo mi się to podoba, co chyba ich wzmacnia w tym momencie. Oraz znowu mam jakieś kolejne misje, wzmocnij gospodarkę, którą udało mi się już niesamowicie wzmocnić. Teraz prowincja Mława, wzrasta jej ekonomia. I wykonuje nawet misję zwiększenia ekspertyzę doradców. Jej, niesamowicie, nie wiem co mi to daje. Umiejętności nadal mają dość niskie. No ale czas na kolejną wojnę z krzyżakami, dlatego ponownie zwiększam utrzymanie armii i ruszam do boju. O nie, mój wasal będzie przeciwko mnie. O nie, to naprawdę tak działa, więc nie chcemy jednak tej wojny. Czy to jest głupie? Tak, nie chcę tej wojny, bo jak zobaczycie sobie tutaj na dole porównywanie cywilizacji, no to może ekonomicznie jestem lepiej rozwinięty od Królestwa Węgier, ale militarnie mają większy limit pułków oraz dyscyplinę armii, przez co ich armia jest lepsza, dlatego nie chcę na razie mieć z nimi wojen. I w sumie głupio zrobiłem, że nie zwiększyłem wpływów z podatków z moich wasali, wtedy bym miał jeszcze większy income i mógłbym jeszcze szybciej wszystko dostawać. Czemu mam mniejsze wpływy? O co tu chodzi? Nieważne. To, co jest ważne, to, że zaraz wynajdę łucznictwo i dostanę bardzo potężny budynek, jeżeli dobrze pamiętam. Obóz Drwali dokładnie. Tak, zgadza się. Więc teraz znajduję wszystkie moje prowincje z drewnem i w każdej z nich po kolei będę rozbudował w tym momencie infrastrukturę. Ale klops, są dwie technologie o tej samej nazwie. No nie. I ja muszę wynaleźć tą. No ale badania lecą nawet dość szybko, więc teraz kumuluję pieniądze. No, ale dzięki temu wszedłem w złotą erę rzemiosła, że przygotowałem teraz prowincję pod zabudowę w tartaki i powiem szczerze, udało mi się tak dużo nakumulować pieniędzy, nie spodziewałem się tego, dlatego zbuduję po pierwsze Wawel, najwyższy czas, jest to mega mocny budynek dla Polski, daje mnóstwo bonusów, ale też mój rząd może postawić kilka unikalnych budynków. Bardzo ważna jest stolica, która zwiększa maksymalne badania, zwiększa przychód, Akademia Wojskowa, która ogólnie wpływa na jakość waszej armii, Akademia Generałów, która wpływa, jak nazwa wskazuje, na jakość waszych generałów i budynek Sądu Najwyższego, który wpływa na zmniejszanie korupcji. Korupcja zmniejsza ogólnie wszelkie dochody z prowincji, a informacje ile je macie możecie znaleźć o tutaj na dole. Budynkiem rządowym, który zbuduję, jest rozbudowa stolicy. Dodatkowo zwiększę jeszcze moje badania naukowe poprzez budowę bibliotek. Pozwoliło mi to wejść w złotą erę nauki. O, ja mam jeszcze zamek w Malborgu. Rozbuduję go później. Rozwijam maksymalnie dziedzictwo mojej cywilizacji, żeby mieć zwrócony koszt zasobów. Kolejna rzecz, którą będę teraz rozwijał, to limit pułków. Mogę też wreszcie budować te obozy drwali. Tylko zobaczmy, ile będę zarabiał, jak je zbuduję wszędzie. Obecnie 14,9. Wszędzie buduję obozy drwali. Wszędzie 17,5. Dość sporo. Kolejna rzecz, którą teraz pewnie będę robił przez jakieś 10 lat, to mniej więcej robię czegoś takiego. Otwieram listę ekonomii, sortuję poprzez największe ekonomii i lecę, jak widzicie, wszystkie te prowincje. Ulepszam je cały czas w kółko, aż weszedłem w złotą erę dobrobytu Polski. Stałem się najpotężniejszym państwem na świecie. Wraz z postępem technologii odblokowałem też prawo nowe dla mojego kraju i w sumie to jest bardzo proste. Przełączacie na lepsze i nie przejmujecie się żadnymi negatywnymi efektami. Nie ukrywam, przydałaby się tutaj jakaś mechanika rewolucji. Po kilku latach udało mi się też wprowadzić nową politykę bicia monet. Niestety zmarł mi władca i na tron wszedł August VII. Nie wiem, kiedy był szósty, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że August daje inne bonusy dla kraju niż jego poprzednik. Aha, no to się okazało, że przyrost naturalny jest potrzebny mi do czegoś pod kątem ekonomii. Określa maksymalny jej poziom. Jeżeli dzieje o drzewko badań, dotarłem z nim do punktu, który chciałem osiągnąć. Przecież to mi da nowy typ jednostek kuszników i będę mógł mieć też nowych zbrojnych. To w zasadzie z ulepszaniem armii poczekam do badania tych dwóch technologii. Jestem zbyt leniwy, żeby co chwilę to zmieniać. Skupiam się teraz w międzyczasie na rozbudowie właśnie przyrostu populacji we wszystkich moich prowincjach. To jest jedna z najlepszych metod zwiększenia wpływu do budżetu w tym momencie. Kolejne badania się zrobiły, więc biorę się za reformę armii. Klikając prawym na tutaj, gdzie mamy ilość na temat manpowera, możemy dosłownie stworzyć całą armię od nowa. Szerokość pola bitwy mojej armii to 22. Oznacza to, że potrzebuję 22 jednostek w mojej armii w pierwszej linii. Na to składają się jednostki pierwszej linii oraz jednostki flankujące. Zrobię to mniej więcej w ten sposób, że będę miał 4 rycerzy w mojej armii oraz 18 pikinierów, których później pewnie jeszcze będę wymieniał na coś innego. Kolejna sprawa to druga linia mojej armii. Tutaj w tym momencie mogę umieścić kuszników, trebusze oraz osadników. Ci ostatni nie mam żadnego pojęcia po co są, ale na pewno nie do walki. Trebusze są głównie do zdobywania fortec. Dwa sobie wezmę na moją armię i całą resztę, czyli 20, wrzucę kuszników. Chociaż brak mi manpowera, więc tworzę na razie tyle ile mam. Wybieramy prowincję i klikam
stwórzę armię. I dosłownie cała mi się zrekrutowała tu, gdzie chciałem. Albo jeszcze gdzieś się rekrutuję. Zebrałem też 1000 punktów dziedzictwa, które wydaję na trzeci poziom rozwoju. I teraz mogę przystąpić do rozwiązania mojej całej armii, co powinno mi zwrócić dosłownie 100% manpowera. Dobra, może nie całej armii, bo chcę tylko pozbyć się całej ciężkiej piechoty, hoplitów, procarzy. I super. Tyle ile jednostek rozwiązałem, tyle manpowera mi zwróciło. Przy jednostkach należy zwracać uwagę na ich statystyki ataku i obrony. Tu nie ma jakiejś filozofii, po prostu im większa, tym lepiej. Więc jak widzicie, bardzo ważne są statystyki pierwszej linii, gdzie pikinierzy są mega dobrzy i o wiele lepiej sobie poradzą lepiej niż ciężka piechota. Flankujące jednostki też są dobre. Tutaj jest, muszę kiedyś potestować i zobaczyć, co się stanie, jak zrobić całą linię na przykład flankujących jednostek. Jednostki wsparcia zazwyczaj mają spory atak, ale beznadziejną obronę, przez co odnoszą gigantyczne straty, kiedy trafią do pierwszej linii. W sumie mam w tym momencie 60 tysięcy wojska, tutaj głównie wojska liniowe do oblegania, moją główną armię do walki. Tylko w sumie zamienię dowódców miejscami, bo w tą armię do walki wolę, żeby miała więcej od generała do ataku. W pierwszej kolejności ruszę dalej podbijać Prusy Zachodnie. Tutaj już nie jest zakon krzyżacki, tylko jak państwo z nazwą Trakai. Dlatego teraz przystąpię do znieważenia tego kraju nawet kilka razy pod rząd, bo mogę. I jak tylko moje relacje się pogorszą do minus 30, wypowiadam im wojnę. To, co jest ważne, to to, że tak naprawdę liczy się tylko i wyłącznie wasz główny przeciwnik. Kiedy będziecie okupowali 100% jego terytorium i nieważne, ilu by miał sojuszników. Wow, przeciwnik ma armię, ale nie ma w niej w ogóle współczesnych jednostek, a to jest mega słabe. Więc nie pokażę wam bitew, bo tak naprawdę żadnych nawet nie było. A w wyniku tego wszystkiego, no to klikam sobie pędzel i w zasadzie zaznaczam wszystkie prowincje. Wow, sporo tej agresywnej ekspansji. No ale co jest najważniejsze, nie mogę po prostu przekroczyć 100 punktów, a na ten moment łącznie mam 21. Moim kolejnym celem będzie Królestwo Węgier i tak są moim rywalem. Tutaj może coś o nich podbije, ale tak naprawdę moim głównym celem będzie uzyskanie wojennych reparacji, bo chcę zobaczyć, czy w ogóle się to opłaca. Jak porównamy Polskę i Węgry, no to wychodzi na to, że mają gorszą ode mnie ekonomię, no ale nie dużo, bo tylko 150 punktów, więc powinni mi dawać bardzo dużą ilość pieniędzy. Mam lepszą dyscyplinę, czyli mam lepszą armię od przeciwnika, mam też większą szerokość pola walki, więc super. No i jednocześnie mogę mieć dużo większą armię od mojego przeciwnika. Wzywam sojuszników i wypowiadam wojnę. Moja armia i węgierska starły się w boju, no i na ten moment przegrywam, ale nie no, niszczę armię przeciwnika ładnie. Posypało się wszystko, mam dużo lepsze jednak jednostki od nich, więc tak, ostatecznie przegrywają. I to, co warto jest zrobić, to lecieć z armią przeciwnika, żeby znowu ją gdzieś dorwać i stoczyć z nią kolejny bój. O, tutaj prowincje obok. Nawet zwiększę utrzymanie armii, żeby mieć większy przyrost manpowera. W sumie jeszcze muszę się tym zająć. I teraz tak, podczas uzupełniania strat, oprócz tego, że wydajemy manpower, który mamy w zapasie, wydajemy też gigantyczne ilości pieniędzy. No, ale z tego, co widzę, to ładnie mi tutaj idzie. Mam sporą przewagę nad przeciwnikiem i bez problemu niszczę jego armię. Więc moje wojska lecą już teraz na Budapeszt, gdzie dochodzi też do ostatecznej bitwy z wojskami przeciwnika, ale nie. Nie mają szans ze mną. Ej, ten Budapeszt tu musi mieć niezłe fortyfikacje. 2 golda? Reparacji wojennych? To się chyba nie opłaca. W tej wojnie wezmę też w takim razie te zdobycza terytorialne, czyli cały obszar Słowacji. Szczerze mówiąc, bardzo mnie interesuje, jak bardzo dochodowe będzie zrobienie tutaj prowincji ze złotem pod kątem ekonomicznym. I strasznie dużo obozów drwali będę mógł teraz dobudować. Aż 10 więcej. A, tylko wcześniej to ja może integruję te wszystkie prowincje, haha. Okazało się, że też terytoria, które zdobyłem po krzyżakach, w większości są innej wiary, pogańskiej dokładnie, więc też dają mi mniejszy dochód. Muszę wszystkie teraz nawrócić. Mogę tutaj zbudować kopalnię złota w tej prowincji, gdzie mam złoto. Zobaczcie, to mi daje 4,8. Wow, to jest znacznie lepsze od drewna. I to daje też bazowe przychody 0,35. Ja poza tym jeszcze rozbuduję mocno tą prowincję pod innymi kątami ekonomicznymi i zobaczę, ile tutaj będę zarabiał. Na razie są to grosze. No powiem wam, to robi wrażenie. 1,72. Wow. Dla porównania Kraków ma 1,83, a to jest moja najbardziej rozwinięta prowincja pod wieloma kątami. Ale w sumie też muszę przyznać, że kopalnia soli też jest całkiem niezła. Może nie daje bo dodatkowego dochodu, ale zwiększa ekonomię i to bardzo. Ej, kopalni złota to ja mam kilka. Ko, gdzie? Gdzie to jest? Aż tyle tego złota ma? A nie, to jest miedź. Och. I teraz widzę, że muszę wymienić zdecydowanie jednostki liniowe w mojej armii. Liniowi elitarni pikinierzy są 2 razy lepsi od poprzednich moich jednostek. Zresztą w ogóle tak samo szermierze. Ale ci raczej będę korzystał z pikinierów. No i moja nowa armia gotowa. Taka 52, 24 tysiące pikinierów, 4 tysiące rycerzy, 20 tysięcy kuszników i 4 tysiące trebuszy. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Rozpocznę moje dalsze działania od podbicia moich wasali. Naprawdę to jest tak
głupie w tej grze, atakuje, nie możemy ich integrować, nie ma na razie takiej opcji. Naprawdę, mam nadzieję, że moderzy dodadzą tą opcję jak najszybciej. Muszę ich podbić, bo oni wchodzą teraz w sojusze z moimi kolejnymi krajami, które planuję podbijać, czyli z Rusią Kijowską oraz Wielkim Księstwem Litewskim. Teraz ruszam tutaj na południe i podbijam Księstwo Halicko-Wołyńskie. Moi przeciwnicy nie mają ze mną szans, tu mają jeszcze ciężką piechotę, elitarnych włóczników, więc nawet nie mają pikinierów, ale mają przynajmniej łuczników, którzy są jednak dużo słabsi niż moi kusznicy. Ja tu powinien dosłownie miażdżyć tą armię. Tak, zobaczcie, jak oni się rozpadają, ja praktycznie strat nie ponoszę. Przewaga technologiczna w tej grze jest super ważna. I zdobyte! Teraz znowu to trzeba wszystko przyłączać, to bardzo dużo pieniędzy kosztuje. Nie wiem, czy podboje pod kątem ekonomicznym są opłacalne w tej grze. Nagle mogę robić coś takiego jak promować doradców. Nie wiem, od czego to zależy. Pierwszy raz mi się to włączyło. Wykonałem misję, która jeszcze dodatkowo zwiększa siłę mojej armii o 5 punktów dyscypliny. To jest dużo. Dyscyplina wpływa na to, jak dużo obrażeń zadaje wasza armia. Im więcej jej macie, tym w zasadzie wasza armia jest bitniejsza. Więc jak możecie się domyślić, jest bardzo ważną statystyką. No ale moje królestwo prezentuje się coraz zacniej. Podoba mi się to. Zresztą zmienię sobie jego kolor, bo ten tak za bardzo polski jest dla mnie. Lepiej, żeby to było bardziej czerwone. A robi to się w bardzo prosty sposób. Klika się na flagę. I w sumie muszę sprawdzić taką sztuczkę, czy jeżeli postawię moje wojska na prowincjach wasala, zanim mu wypowiem wojnę, to jestem mega ciekaw, co się w tym momencie wydarzy. Atakuje. Co prawda będę miał przeciwko sobie również Szczecin, jak i Wielkie Księstwo Litewskie, ale naprawdę dla mnie istotne jest to, żeby pozbyć się tych wasali, żeby przestali wchodzić w sojusze z innymi krajami. I w sumie nic się nie dzieje. Nic im nie robię, dobra. Czyli muszę zejść. Jakie to słabe. O, albo muszę po prostu przejść prowincję obok, dobra. Wasale moi naprawdę nie korzystają z tego, że miałem technologię do przodu. W ogóle nic tu nie mają rozwiniętego. Jezus, jak szybko ta Litwa wszystko zajmuje. Ja nie mogę, oni jeszcze hoplitów mieli. No ale nieważne, ostatni mój wasal zniknął, więc można powiedzieć, że Królestwo Polskie zostało jakkolwiek zjednoczone. Teraz trzeba dążyć do stworzenia kolejny krok Rzeczpospolita Obojga Narodów. Bardzo żałuję, że nie da się tego zrobić w sposób pokojowy. Wiem, bo próbowałem. Zdobyłem wszystkie potrzebne terytoria na grze testowej na wasali, ale nie dało się utworzyć Rzeczpospolitej. Wygląda na to, że nieźle już rozbudowałem ekonomię. Obozy drwali na maksa, kopalnie miedzi na maksa, żelaza na maksa, złota na maksa. O, przystanie się jakieś pojawiły. To też je robię teraz. Naprawdę, budynki w tej grze w tym momencie wydaje mi się dużo mocniejsze pod kątem ekonomii, niż to było w poprzedniej części tej gry. Teraz jeszcze na wszystkich tych dobrach, które ulepszyłem, dobudowuję warsztaty. Nie no, ekonomia robi bry-bry, zobaczcie, jaka strzałka w górę. Rozwinąłem też w międzyczasie militarną dominację na maksa. W moich armiach wymieniam teraz rycerzy na elitarnych rycerzy, są naprawdę mocni. Ej, ja mam już łuczników konnych. Ja, co oni mocni? Do stworzenia Rzeczpospolitej Obojgi Narodów potrzebuję jeszcze dużego kawałka Rusi Kijowskiej, z tego co widzę. Praktycznie całego Księstwa Litewskiego. Okej, to lecę z moimi podbojami. Armie mam gotowe, co prawda może nie są idealne staki, ale powinny dać radę. Dojdzie zaraz do dużej bitwy z wojskami Rusi. Nie, no oni są w ogóle zacofani w stosunku do mnie, totalnie. 47, bez strat. I armia totalnie zanihilowana. No to przyjmę teraz na klatę dwie armie przeciwnika. Jak to wygląda? 22 tysiące, i zobaczcie, jak ich tutaj flankuje. Wszystko ich bije, moje armaty, moi łucznicy. Ale ktoś tu już ma elitarnych szermierzy i elitarnych pikinierów, czyli durna AI nie ulepsza armii. Ale wyznaczam w sumie cele najazdu, zarówno na Ruś Kijowską, jak i na gospodarstwo mołdawskie. I co ciekawe, na jedną wojnę mogę zjeść dosłownie całą Ruś Kijowską. Tylko da mi to bardzo dużo agresywnej ekspansji. No trudno. Będę miał czas, żeby zająć się rozbudową mojej ekonomii, chociaż tutaj widzę, czeka mnie bardzo dużo dołączania prowincji oraz potem ich nawracania na jedyną słuszną wiarę. Jedna wojna i urosłem gdzieś o 1/3. W tym momencie Polskę zamieszkuje ponad 5 milionów ludzi i mam 2 razy lepszą ekonomię niż kraj w kolejności za mną. Wow, pojawiły mi się papiernie, huty szkła teraz. Okej, rozbudowujemy to. Kraków chyba stanie się znowu najbardziej dochodową prowincją. No, zdecydowanie. W stolicy też pojawiłby się jakiś specjalny projekt Pałacu Królewskiego. Oh my god, ja już tak dużo zarabiam, że nie jestem w stanie już nadążyć klikać tej listy, dlatego robię chyba coś takiego, że zaznaczę ulepszenie 5 razy i teraz skupię się na obszarach. Tutaj, o, w tym miejscu, bo to bardzo dużo daje mi pieniędzy ten obszar i na północy, żeby też ten obszar był ulepszony w ten sposób. No dobra, teraz mam naprawdę taki income, taki przyrost manpowera i save w idealnym momencie, by wam nic nie pokazać, że w zasadzie to zostało mi już tylko atakować
i podbijać terytoria, których podbiję. Będzie dużo przeciwników. Lecę z tym. Chcę zdobyć tutaj dosłownie wszystko, a jedną armią będę sterował ręcznie, bo widzę, że Litwini bardzo szybko mi zajmują terytorium i nie nadążam. No, zaskoczyli mnie. Przed kolejną wojną muszę zbudować fortecę. Wielkie starcie armii polskiej i litewskiej. Co oni tutaj mają? Mają już łuczników konnych. To mnie teraz zdziwili. Szermierze. Czyli ewidentnie to działa tak, że w momencie, kiedy przegrywają bitwy, to dopiero zaczynają wymieniać jednostki. Kilka prowincji odbiłem, więc zaczynam stawiać mury i palisady. Czy to się wyklucza, czy nie? Jak to działa? A samą wojnę zaskakująco szybko wygrałem? Wow! I całe Wielkie Księstwo na jedną wojnę. To jest za mocne, nawet bym powiedział. Jedno kliknięcie, wszystkie prowincje naraz dodaję. Rozbudowałem też dosłownie wszystkie budynki rządowe, które miałem. Wprowadziłem też najnowsze prawa, ale dużo to ich nie wynalazłem akurat. Prawo kobiet. Właśnie mi się pojawiły kolejne opcje przewagi cywilizacyjnej i ewidentnie dochodzą one wraz z rozwojem technologii. Dodatkowe 4 pożyczki, na razie to będzie OP. No nic, ja atakuję dalej, tym razem na północy, żeby zdobyć cały region Kurlandii. Ciekawe, jak jeszcze działa kolonizacja w tej grze. Muszę to kiedyś sprawdzić. O nie, badam działa, znowu mnie czeka zaraz wymiana mojej armii. I potem jakaś kawaleria tutaj wchodzi. Czyżbym miał mieć husarię? Jeszcze gigantyczna rozbudowa warsztatów. Naprawdę sporo tych buduję. Za dużo mi tutaj nie dało. No akurat mam problem z tym całym malerzem budynków, że nie da się tego jakoś ustalić po najwyższej opłacalności budowy. Jakoś tak. I kiedy mi minęły okresy pokojów, czas nadszedł na kolejne wojny. Ciekawe, ile mam już agresywnej ekspansji. Zdobywam wszystko, aż po Krym, chociaż to mi daje już dość sporo agresywnej ekspansji. Czas na ostatnie wojny, bo już naprawdę nie mam na co wydawać pieniędzy. Okej, to już wiem, na czym polegają koalicje. Jestem atakowany dosłownie z każdej strony. Ups. I właśnie upadłem. Wypuścili ze mnie dosłownie wszystko. Nie fajnie. Przegrałem tą wojnę, bo nie miałem żadnych fortec i dosłownie zostałem zalany. To muszę jednak unowocześnić moją armię. Rekrutuję do niej działa. Piechotę też robię liniową. No niestety agresywna ekspansja spada 2 punkty rocznie. To jest niedużo. Ciekawe, czy da się to jakoś zwiększyć. Dajcie mi znać w komentarzu. Wy tu są najemnicy do rekrutowania. Wow. Ostatecznie wystawiłem 128 tysięcy żołnierzy. Tak mniej więcej moje staki wyglądają. Udało mi się też odblokować dosłownie wszystkie ulepszenia już dziedzictwa ekonomicznego. To może teraz przejdę do administracyjnych. Agresywna ekspansja spadła. No to ruszam na podbój Finlandii. Co oni tutaj mają? Żałosne. Zastanawiam się, co się stanie, jak wbuduję w całym kraju palisady. O, nie starczyło mi pieniędzy. Jednak przydadzą się tutaj fortyfikacje. Przynajmniej teraz nie zdobywają mi wszystkich prowincji dookoła. Cała Polska w palisady. Powiem wam szczerze, że teraz coś tak buduję swoje mury obronne, to taki malarz by się przydał bardzo do Europy Universalis 4. Naprawdę, chciałbym coś takiego. Jezus, mam już tak duży kraj, że gdzieś zgubiłem moją armię jedną. Nie wiem, gdzie jest. O, tu. Na finał zostawiłem sobie wojnę z Niemcami, tylko ci niestety upadają. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak ich tylko zaatakować. W zasadzie taki pędzel, który możemy tutaj używać, jest do wszystkiego. Zobaczmy, jak tam moja armia sobie poradzi wszystko. Nie no, jak tu bije przeciwnika, przecież oni giną totalnie. Udało mi się też zrobić wszystkie dziedzictwa cywilizacji i o dziwo nie ma za to osiągnięcia. I w sumie chyba nie ma nic w tym dziwnego, bo mam strasznie duży przyrost tych punktów dziedzictwa. Tutaj już trochę dla fanu sobie lecę i tak rozwijam wszystkie moje prowincje, żeby stawiać wszystkie budynki, które mam. Moment, w którym przekroczyłem 1000 inkomu, jest masakryczny. Następnie zwiększyłem punkty dziedzictwa, bo one są też potrzebne jednak. Nie nadążacie nawet stawiać budynków, tak szybko się to wszystko zapełnia. No ale w międzyczasie, jak tak sobie tutaj właśnie klikałem, udało mi się zdobyć ostatnie prowincje do utworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, co obecnie też robię. Kosztuje mi to 100 duksów. Wow. Rzeczpospolita obo. Oh my god. Czuję się zawiedziony. Od razu lepiej, jak się zmieni kolor. Mam niesamowity income, niesamowicie dużo przyrostu manpowera, bardzo dużo punktów badań. Chociaż tutaj jeszcze bym się musiał dowiedzieć, jak to zwiększać skutecznie. Jestem zdecydowanie najpotężniejszą cywilizacją na świecie. Tak potężną ekonomią, że po prostu nikt nie ma ze mną szans. I chyba zacznę grać w tą grę na najwyższym poziomie trudności. O nie, zostało mi już tylko stworzenie Bałtyckiego Imperium jako Rzeczpospolita. Chociaż muszę przyznać, że świat się fajnie prezentuje. Bardzo duża Szwecja, Francja coś tam robi, kupa Maroka w Tunisie. Tak jakoś się to dziwnie prezentuje. W tym odcinku natomiast z Hearts of Iron 4 stosuję dość nietypową, ale działającą taktykę, która pozwoli mi się obronić przed inwazją radziecką, jak i niemiecką.